Witam wszystkich bardzo serdecznie. Druga tura finału Method Challenge Cup, Batorówka 2021. Mamy 29 zawodników, wszystko się zgadza, a więc dzisiaj wędkujemy, tak jak wczoraj, 3 sektory 7-osobowe oraz 1 sektor 8-osobowy. Dzisiaj troszeczkę inaczej, czyli sektor Garbolino jest 8-osobowym sektorem, co wynika z wczorajszego losowania. Słuchajcie, prośba ogromna z naszej strony. Z jednej strony prośba, z jednej strony pewien wymóg. Rozkładamy ryby w miarę równomiernie. Jeżeli macie 10 rybę, uruchomcie drugą siatkę, tak? Żeby nie było tak, że 50 kg jest w jednej siatce, a w drugiej jest 5 kg. Tak, zareagujcie wcześniej. Przy tej 10 rybie uruchomcie już drugą siatkę i wtedy ta druga siatka nie faktycznie funkcjonuje, żeby tych ryb nie męczyć, żeby nie było dużej wagi w jednej rybie, a druga prawie pusta, bo to nie ma sensu. I teraz tak, tamta strona mapa i zetfisza, pewna zmiana, umówmy się, to też jeśli chodzi o bezpieczeństwo ryb, że wkładacie tam, gdzie jest troszeczkę większe wypłycenie, wkładacie te przednie nogi do wody. Tylne nogi mają zostać na suchym lądzie, natomiast przód wsadźcie sobie do przodu, siatka będzie też dalej. Będzie dla wszystkich łatwiej i przede wszystkim bezpieczniej dla ryb. Dobrze, to jeśli chodzi o sektor mapa czy zetfisza. Myślę, że wszystko wiemy, nie będziemy przedłużać. Rozpoczynamy tak jak wczoraj mówiłem. Map Garbolino Zetfisz Meus.
Jesteśmy na stanowisku numer 5 w sektorze Zetfish. Druga tura finału Method Challenge Cup Batorówka 2021. Jesteśmy na stanowisku u Sławomira Kurzawy. Panie Sławku, proszę powiedzieć, jak dzisiaj idzie? Dobrze, źle? Panie Macieju, dzisiaj jest tak. 13 ryb, wszystko małe ryby, ale coś się odławia. Metoda klasyczna praktycznie, bo na rubaki wszystko. No, karpia przed chwilką... brak. O, pięknie. Karpia brak, właśnie zacięta płotka pewnie. Czyli 14 rybka. 14 rybka. Aha. Najważniejsze, że coś się odławia. No ogólnie dobrze. Zawody na profesjonalnym poziomie. Losowanie, rewelacja. Czyli jednak się podobało, bo ja miałem duże wątpliwości, czy w ten sposób zorganizować to losowanie, ale rozumiem, że przypadło do gustu. Oczywiście. Tak? Każdy wie, gdzie ma usiąść, tak? Nie ma problemów. Wczoraj losowanie kiepskie, dzisiaj trochę lepsze. No i coś tam się odławia. Zobaczymy na koniec. Waga zweryfikuje. No tak. No tak. Sąsiedztwo fajne. Andrzej, nie? No, ale to jest też jakiś jak gdyby bonus, tak jak się ma sąsiadów w porządku, no, prawda? Oczywiście. Bo się milej te parę godzin jednak spędza na tym siedzisku. Jeszcze milej by było, gdyby chociaż jeden konik wszedł, tak, z 5 kilo. No dobra, ale tak, Państwa, walczy się generalnie o tą jedynkę sektorową, czy o dwójkę. No, trzeba robić tą punktację, oczywiście, jeśli chodzi o finał. Na pewno Pan obserwuje, co się dzieje w całym sektorze. Jak najbardziej. Proszę mi powiedzieć, z Pana perspektywy, walczy Pan teraz o jedynkę, o dwójkę, o trójkę. Panie jak? Macieju, trójka będzie dobra. Jesteśmy w sektorze Meusa, stanowisko numer 5. Pan Łukasz Gębski tutaj bardzo mocno walczy. Panie Łukaszu, jak dzisiaj sytuacja? Nie jest źle. Szykuję się na trójkę albo czwórkę sektorową. Trójkę albo czwórkę. Chyba ty. No proszę, tutaj Robert wątpi. Ale walczymy. Robi, no. Wątpi. Tak? Nie, ale on wie, tu walczymy. Kto więcej, Robert czy Łukasz? Nie, ja to jestem z daleka. Dzisiaj jestem z daleka. Czyli Łukasz. Łukasz, rozumiem, że średni dystans czy pod nogami? Co, gdzie więcej? Na razie z dystansu. Na razie z dystansu, tak? Czyli który? 40 metr? Tak, maksymalne co mogę rzucić. A, czyli do granicy, tak? Do granicy, i stamtąd ryby? Karpie czy... Były karpie. Bliżej był jesiot. Ładny, prawie 3-kilowy. Karasie i karpie. Mhm.
A teraz pogoda coś zmieniła, ten deszcz, który się zaczął? Nie, ale mam nadzieję, że to jest ten moment właśnie, kiedy zmieni nam tutaj całkiem, bo przede wszystkim wiatr zaczął wiatr nasz tutaj pomóc, a nie wiał wcześniej. Jesteśmy na stanowisku numer 8 w sektorze Garbolino. Druga tura wielkiego finału Metod Challenge Cup, batorówka. Marcin Cieślik tutaj zajmuje stanowisko. Marcinie, powiedz, jak sytuacja w dniu dzisiejszym? Czy coś się dzieje, czy nie dzieje? No w sumie przez gdzieś połowę zawodów nic się nie działo, a no teraz kara się w sumie zaczęły wchodzić. Mhm. Od jakichś dwóch godzin. Także systematycznie coś tam doławiam. Okej. A w porównaniu do dnia wczorajszego, lepiej, gorzej? W sumie ciężko mi powiedzieć, bo wczoraj no dobrze nie było ogólnie, ale jakąś tam rybkę miałem większą, karpia, więc tam w kilogramach może teraz będzie podobnie. Mhm. A z twoich obserwacji, no bo to zawsze jest rywalizacja w sektorze, jak tutaj na całej linii Garbolino to wygląda? Szczerze, głównie się skupiam na szczytówce u siebie. Jasne. Ale widziałem, że tam jakieś większe rybki ciągnęli z początku. Także myślę, że te pierwsze stanowiska będą jednak... Te od wyspy zrobią większy wynik, tak? Czyli ten karp gdzieś tam o, bardziej... Właśnie w obronie. Pięknie. To tak wygląda chyba nie karasiowo, czy mi się wydaje? Wędki nie trzymam, nie czuję. Myślę, że karaś, bo to że jednak mam leszcza i same karasie. Aha. I tak stamtąd tylko karaś nie był. Ale korzystam. Super. Czyli generalnie teraz jak troszkę się wiatr ruszył, lekko się oziębiło przez to, coś zaczęło kropić, te karasie zaczęły być bardziej aktywne w tym miejscu, prawda? No, w sumie na to wychodzi. A jaka odległość? Nie wiem, ile tutaj będzie. Nie mierzyłem, ale myślę, że jakieś 35 metrów. 35 metrów. I jedna linia, czy budowałeś dwie linie? Właściwie dwie. Właściwie dwie, ale tylko z tej linii. Z tej linii są efekty. Z tej linii. No dobrze, a powiedz mi, jak ty to robisz? Jak często sprawdzasz tą drugą linię zbudowaną? Czy nie wiem, to jest jakaś częstotliwość u ciebie? Masz jakiś system? Jak to wygląda? Tak, postawiłem na samym początku na tamtą linię dalszą. Mhm. Na samym początku coś tam mi skubało, ale nie wiem, potrwało to może 15 minut. I potem już był spokój, także poczekałem gdzieś do godziny i zacząłem, powiedzmy, budować tą drugą linię. Na tej drugiej jednak coś więcej się zaczęło dziać.
Tym razem jesteśmy w sektorze map i jest to stanowisko numer 2, pan Rafał Bociek, generalnie otworek, tak? Bo jedynki nie mamy, jest wyeliminowana. Panie Rafale, jak na tym otworku się łowi w dniu dzisiejszym, proszę powiedzieć? No cóż, to miejsce zobowiązuje do tego, żeby jednak te ryby trochę powyciągać. Nie będzie to pewno wynik taki jak wczoraj, bo wczoraj tu jednak był wykręcony te 77 kilo. Myślę, że gdzieś w granicach 40 kg, co sądzę, że da to jedynkę sektorową. Chociaż nie wiadomo tak do końca, bo kolega cztery stanowiska dalej też fajnie odławia i dosyć duże ryby. Rozmawiamy o panu Witoldzie Śmiglu, prawda? Dokładnie. Czyli rywalizacja między wami dwoma o tą jedynkę sektorową się rozstrzyga. Tak mi się wydaje. Aha. Dalej wzrokiem nie sięgam, ale no tu pan Witold, co widzę, ładnie ryby holuje i kładzie na matę, co jest to zauważalne. No, zobaczymy. No. Od wczorajszego dnia byłem w Mełsie, jedyneczkę miałem stanowisko, no, ale niestety środek wody. No nie było tak, jakby się chciało. Wiadomo, że tu obsada, no nie jest tu z przypadku. No tak, to się w końcu mówi, finał, tak? Więc... Jest to finał, więc gdzieś te osoby wypracowały tu to, ten pobyt w tym finale, więc... Dobrze, panie Rafale, a proszę mi tak powiedzieć stricte o metodzie, jak pan tutaj łowi. Daleko, blisko, buduje pan dwie linie, odławia z jednej, z drugiej linii, czy obie pracują na zmianę? Jak pierwsza to? Godzina był dalszy dystans, to było 45 metr, przyniosło to dwa karasie i szybka zmiana dystansu na 30 metr, co fajnie w pierwszych dwóch, trzech godzinach zagrało. Przyniosło to parę fajnych karpi, no i na tym dystansie zostałem i wydaje mi się, że to dobry pomysł był, zostanie na tym 30 metrze. Czy są jakieś takie większe bonusy, czy raczej taka, takie fajne, większa ilość takich mniejszych karpi? Nie, są takie fajne w przedziale 2-3 kg i 4 karasie. Rybka fajna, waleczna. Były odcinki, co też było godzinę przestoju. A ta zmiana pogody, która jest teraz, coś to zmieniło w wędkowaniu? Bo, znaczy, no bo zaczął lekko padać deszcz, momentami nawet ruszył się wiatr, teraz akurat fajnie, nie. Fajnie, jak przebijało słoneczko. Aha. Reagowały na to tu bliżej karpie i w momencie, gdy się przydarło słoneczko, szło odłowić 2-3 karpie w bardzo krótkim odstępie czasowym. Teraz, jak widać, deszczyk powolniło to brania. Okay. Wydaje mi się na całej linii, bo jak i u rywala. O, mamy branie. Panie Rafale, ja powiem tak. Jesteśmy na czwartym stanowisku teraz w ciągu ostatniej tam godziny, robiąc właśnie takie małe rendezvous. I co to? I na trzech stanowiskach przynieśliśmy brania podczas nagrań. Więc zostało do końca zawodów ile? Ale to lepiej, żebyśmy już nie chodzili po innych stanowiskach, tak. Skoro takie ponosicie szczęście, to proszę pozostać do końca. A tutaj! Tak. Całą godzinę. No tak, to byłoby rozwiązanie, trzeba przyznać. No super. A co na kiju czujemy? Coś większego? To karp, karaś? Czy nie, będzie to karp. Myślę, że ten w przedziale. 2 kg. Aha. No to często później te 2 kg decydują o wyniku końcowym, prawda? Czy to jest jedynka, czy trójka, czy dwójka. Tak wczoraj właśnie to pokazało, jak było chyba ciasno w sektorze Garbolino, tak. Jak i w Mełsie. Też tam były, też w Mełsie był ten dwie wagi, co odskoczyły, ale już reszta była bardzo ciasna. Tak? Tam zgadza się. 2 kg decydowały między piątym punktem sektorowym, a trzecim, tak? Zgadza się, zgadza się. Więc nieraz 2, a nawet i mniej decyduje. Tak, zdecydowanie. Chociaż ja powiem tak, często jesteśmy też na zawodach stricte karpiowych i wydawać by się mogło, że tam rywalizacja to już faktycznie różnice większe. Natomiast ostatnimi czasy często zdarzają się takie wyniki, że 200-300 gram decydują o tym zwycięstwie lub nie.
zawodach. No piękna, piękna ryba. Waga spławikowo, nie? Tak, tak. O spławiku tak się... Takie tak małe się, wagi różnice tak decydują, prawda? Małe różnice decydują, a jak widać i przy odławianiu takich większych ryb. Dokładnie, dokładnie. Super, to w takim razie tak, my pomału tutaj się ewakuujemy. Dziękujemy bardzo również za kilka słów. Odwiedziny. Życzymy powodzenia. Widzimy się wkrótce na warzeniu. Tak jest. Złowiono 443 kg, a w podziale na sektory. Sektor Zetwisz 48 kg, sektor Meus 99 kg, sektor Garbolino 137 kg i sektor Map to 157 kg. Słuchajcie, dziękuję wszystkim za dzisiaj. Druga tura za nami, wielkiego finału Method Challenge Cup, Batorówka 2021. Myślę, że było przyjemniej, chociaż pod względem pogodowym, prawda? Wyniki też porównywalne, nie ma aż takiej dużej różnicy, muszę wam powiedzieć. 100 kg około, bo dzisiaj zostało złowione łącznie 443 kg. Także brawa dla was, fajny wynik. I tak zaczniemy dzisiejsze wręczanie tutaj naszych pamiątkowych medali od Big Fisha. I w dniu dzisiejszym Big Fisha zdobył pan Witold Śmigiel. Gratulacje. Chociaż tyle. 7,8 kg, gratuluję panie Feldzie. Zapraszamy tutaj. Czwarte miejsce. Zwycięstwo w sektorze Zetwisz, pan Mariusz Kopko, wynikiem 13,550. Brawo, panie Mariuszu. Gratulacje. Trzecie miejsce. Zwycięstwo w sektorze Meus. Z wynikiem 26,975 kg. Pan Łukasz Małkowicz. Brawa. Brawo. Gratulacje.
Drugie miejsce, zwycięstwo w sektorze Garbolino. Pan Kamil Kacperek, brawo! Gratulacje. Pan Kamil osiągnął wynik równy 36 kg. I pierwsze miejsce, zwycięstwo w sektorze map, zwycięstwo drugiej tury z wynikiem 59 kg 225 gram. Pan Rafał Bociek, brawo! Brawo! Gratulacje. Panie Witoldzie, Big Fish. Chyba nie największa ryba. Dużo do PB brakuje, żeby... Bardzo dużo. Ale jakie jest PB? Ja mam 100 karpi ponad 20 kilo złowionych. 100 karpi? Tak, poważnie? 3 ponad 30 kilo. Ale na Federa? Ja byłem 13 razy na Raducie na zawodach. Dobrze, a Federowo w takim razie? Federowo? Tak. 22 kilo. O, piękna ryba. A gdzie, jeżeli mogę zapytać? To na takim prywatnym zbiorniku, ale w Polsce. Super. Tak. Gratulacje olbrzymie, fajna ryba. Przechodzimy do pana Mariusza. Panie Mariuszu. Udało się wygrać sektor Zetfish, gratulacje. W sumie 4 ryby, prawda? I konsekwentnie z jednego miejsca? Tak, konsekwentnie z jednego miejsca. Wczoraj były karasie, tylko jak wiadomo, no, trzeba kombinować, więc dzisiaj łapałem dokładnie na to samo co wczoraj. Mhm. I złapałem karpie. Także super. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Gratulacje. Tak, dziękuję bardzo. Trzecie miejsce, gratulacje. Zwycięstwo w sektorze Meusa. Ciężko było? Tak, bardzo. A pomimo, że... Był otworek. Był otworek, nie wiało już tak jak wczoraj, tak? Troszeczkę trudniej było. Pierwsza godzina na zero bez ryby, przez kolejne 4 godziny 10 ryb i ostatnia godzina odpaliłam, bo 7 brani i 5 ryb wyjętych. Czyli tak naprawdę ta ostatnia godzina zdecydowała, tak? Ostatnią godziną tak, wyrwałem tą jedynkę sektorową. Super, gratulacje. Panie Kamilu, zwycięstwo tym razem w sektorze Garbolino, gratulacje. Drugie miejsce w tej turze z pięknym wynikiem. Jak pan to robi, panie Kamilu? Nie mam pojęcia. Przez pierwszą godzinę tak naprawdę miałem dwie ryby, później dwie godziny długiej pauzy. Chłopaki odławiali ryby, u mnie się wkręciły blisko pod nogami, gdzieś około godziny 13, odłowiłem kilka ryb, kilka karasi. I spod nóg faktycznie, tak? Blisko. Super. No, gratulacje. No i mamy dzisiejszego zwycięzcę. Gratulacje. Bardzo fajny wynik. Prawie 60 kg. No to już troszeczkę tych ryb trzeba naciągnąć, prawda? No było ich 24 sztuki. 20 karpi, 4 karasie. Czy to najwyższy wynik w zawodach, jeśli chodzi o taką sesję wędkowania, czy nie? Nie. Nie? Już bywało lepiej, tak? Tak, powyżej 60 kg bywało, w 6 też godzinach. Mhm. No to był map, wiadomo, był to otworek, zobowiązywał jednak... No to trzeba tam też wykorzystać, prawda? Żeby ten wynik jednak zrobić tam, tak? Super, olbrzymie gratulacje jeszcze raz brawa dla wszystkich.